twój film Wymyk jest tutaj w Gdyni odbierany, mówi się o kontekstach biblijnych tego filmu. Wiem, że właśnie się o tym mówi, bo to są dwaj bracia, taki trudny wybór. Czy to było świadome? To znaczy, może inaczej, my byliśmy tego świadomi, że takie odniesienia są, natomiast to nie jest to, na czym budowaliśmy. My jednak budowaliśmy historię wokół pewnych emocji, właściwie wokół incydentu, który się wydarzył, od tego incydentu jakby budowaliśmy historię. No i, ale jak się tylko pojawił motyw bracia, to oczywiście rywalizacja między braćmi, to się oczywiście nasuwa Kain i Abel od razu, ale nie chcieliśmy budować na tym. Bo jak się pracowało z aktorami, czy było dużo prób przed filmem? Mieliśmy tydzień prób przed, tak, spotykaliśmy się z filmem. Chodziło przede wszystkim o to, żeby Robert spotkał się ze wszystkimi postaciami, które gra, ze wszystkimi aktorami, którzy wcielają się w postacie, które gra, żeby można było te relacje ustalić, wyszliwować, żeby oni mogli też sami swoje pomysły na te postacie przynieść i żeby można było tam jakieś poprawki jeszcze wnieść. Tym bardziej, że ja zawsze ostatnią wersję scenariusza piszę zawsze po próbach z aktorami. Natomiast to było oczywiście i telefony, i rozmowy, i jeszcze na planie, zawsze podczas kręcenia wieczorem spotykaliśmy się i omawialiśmy następny dzień i sceny z następnego dnia. Łukasz Dzięcioł mówi, żeby cię koniecznie zapytać o warsztat, że jest dla ciebie strasznie ważny. O warsztat? No tak. Warsztat jest bardzo ważny. Dla każdego nie. Szczególnie dla tej. To jest takie moje odkrycie, właściwie to się zaczęło od Krzysztofa Kieślowskiego, od mojego spotkania z Krzysztofem Kieślowskim na trzecim roku. Tam był moim opiekunem artystycznym mojego filmu trzeciorocznego. I właśnie od niego się dowiedziałem, że tak naprawdę większość rzeczy sprowadza się do kwestii warsztatowych, można sprowadzić do kwestii warsztatowych, że film to nie jest jakieś takie widzi mi się tam we mgle, gdzieś tam wydaje mi się, więc może tak, tylko że to są bardzo konkretne sprawy, można je nazwać, można powiedzieć, to powinno tak i tak wyglądać, dlatego że to jest tak i tak. I od tamtej pory zawsze staram się bardzo świadomie kreować wszystkie momenty w filmie i używać jakby wszystkich możliwości, żeby zagęszczać, żeby tworzyć napięcie, żeby też te postacie, które się tam pojawiają, żeby one żyły. Właśnie też się mówi o tym, że ten film jest troszeczkę, kojarzy się z klimatami filmów Kieślowskiego właśnie. Czy czujesz się jakimś kontynuatorem tego, co on robi? Nie, kontynuatorem nie czuję się w ogóle. Ale może uczniem, czy czujesz się jego uczniem? No bo jestem, no poniekąd jakby był moim opiekunem, to oczywiście jestem, aczkolwiek nigdy nie było tak, że patrzę, jak on to zrobi, to postaram się podobnie zrobić. Nie w ten sposób. Raczej właśnie spotkałem u niego taką pokrewną duszę w patrzeniu na film i inspiratora, bardzo, bardzo dużą inspiracją był dla mnie Krzysztof Kieślowski, ale oczywiście nie tylko on, było dużo, dużo innych reżyserów, którzy mnie inspirowali, to tak różnych jak Spielberg albo Bergman, którzy wydaje się, że ze sobą niewiele mają wspólnego, a jednak dla mnie i od jednego i od drugiego coś mogę podpatrzeć. I się zainspirować jego pracami. Mi się wydaje, że w twoim kinie dosyć ważny jest temat takiej śmierci. Śmierć jest takim ciekawym tematem, ponieważ bardzo chętnie pomijanym, albo pomijanym, albo upraszczanym, albo tak jak to robi Quentin Tarantino, za co go bardzo, bardzo nie lubię, robi się z tego zabawę, taką wręcz groteskę, odbiera się właśnie pewną taką powagę, która jej się należy. I dlatego mnie interesuje, ponieważ jest to część życia, tak jak narodziny, tak jak życie, śmierć jest również z tego częścią. Jest związane z lękiem też oczywiście przed niewiadomą, co jest dalej.
To też mnie interesuje właśnie. W ogóle lęk jest czymś fascynującym, bo jest bardzo silnym motorem wielu działań u ludzi. Pracowałeś w Polsce i na świecie. Jak porównujesz, czy inaczej się robi filmy w Polsce? Nie, myślę, że filmy wszędzie podobnie się robi. Wszędzie są aktorzy, kamera, scenografia, podobne warunki. Zmienia się język, zmieniają się takie drobiazgi, jak na przykład to, że w Szwajcarii pora obiadowa jest czymś świętym między 12 i 2, i to jest nie do ruszenia, nawet jak jesteśmy w połowie sceny, a dochodzi druga, trudno, przerywamy zdjęcia i jedziemy na obiad. Także tutaj w Polsce jednak bardziej tutaj można się dopasować, ale poza tym jest bardzo podobnie. Jeszcze chciałam zapytać, bo właściwie jesteś nie tylko reżyserem, ale też scenarzystą i też kompozytorem. W którą stronę ciągnie cię najbardziej? No, reżyseria jednak ciągnie, to co robię. Scenarzystą troszeczkę jestem poniekąd z przymusu, dlatego że ja marzę o tym, żeby dostać scenariusz, żeby zrealizować scenariusz, w którym znajduję moje tematy i historie, które mnie interesują. No, ale wiem, że jak po prostu nie będę sam pracował też nad tekstami, to po prostu będzie tak, że nie będę miał. Szczególnie teraz jeszcze jest tak, może nie wiem, może to się zmieni za 10 lat, może będzie tak, że będę mógł wybierać w scenariuszach. Ale na razie tak jest i aczkolwiek ostatnio zacząłem też lubić, polubiłem też pisanie, bo też bardzo dużo musiałem pisać, także się oswoiłem. Co do kompozytora, no tak, muzyka jest częścią mojego życia od zawsze, od dziecka właściwie, i to jest też coś, czego się nie porzuca. No. Nadal gram, stoi gitara, biorę ją do ręki i gram sobie, ale oczywiście nie będę nigdy grał profesjonalnie, bo to trzeba jednak wybierać, ale do filmu tutaj w Wymyku też tutaj coś dograłem w jednym czy w drugim miejscu i może w przyszłości też będę współtworzył muzykę do filmu.